Chyba przez to, że złe sytuacje wyparły z życia mnie. Byłem cieniem człowieka, bałem do lustra zbliżyć się. Zapomniałem o motywacji, która napędzała mnie. Zacząłem robić rap, bo kocham tą muzykę. Po nocy siedzę i łączę słowa z bitem. Zawsze stawiałem na lirykę i emocje w tekście. Sama pisze się historia z każdym kolejnym wersem. Ile razy miałem ochotę poddać się i zgubić wszystkie je marzenia. Rozwiane na wietrze dryfują gdzieś. To od ponad roku stawiam jeden krok, by je złapać. Zabawne, bo dzięki nim czuję, że mogę latać. Nie mam zamiaru wracać już na puste dno. Przecież to logiczne, nie dam się zatopić już nie wredne dziwce. Część mnie powoli umiera, muszę sobie obiecać, że w tym dobrym momencie nie uratuję jej. Jeden z wielu skilli, który sieje w życiu zamęt. Skupiam się na rzeczach mało ważnych dla innych ludzi. Myślę o każdym błędzie i problemie, który mnie to dusi. To co było kiedyś powinno zostać w tyle, więc dlaczego upijam się na smutno i myślę o tym co straciłem. Nie chcę już pisać o tym jak bardzo zawiodłem samego siebie. Porażką mogę nazwać moment, w którym osiądę na glebie. Nie boję się już tego co będzie i nagrywam bez uprzedzeń. Tyle czasu potrzebowałem, by pokazać prawdziwego siebie. Wciąż goni mnie to wszystko, ale udało mi się wypłynąć. Granica między mną a dnem jest rzeczą oczywistą. Poradzisz sobie ze wszystkimi problemami i dasz sobie radę.